drogi bracia w kapłaństwie Chrystusa, drodzy bracia i siostry, członkowie grup modlitewnych świętego Ojca Pio. W dużej mierze nasze postrzeganie świata, myślenie oraz ocena innych ludzi ma charakter porównawczy. Wychwytujemy podobieństwa i różnice, dokonujemy zestawień różnych cech osobowościowych, które pozwalają nam tworzyć obraz danej osoby. Dzięki temu, że otaczają nas setki, tysiące różnych osób, wchodząc z nimi w relacje, porównując się, rozpoznajemy ich cechy w nas, ale równocześnie nasze cechy w ich cechach. W ten sposób także wchodzimy w relacje ze świętymi. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, umacniamy naszą relację ze świętym Ojcem Pio. Może być naśladowanie pozytywne, które nas rozwija, które nas wznosi ku Bogu i ku człowiekowi, ale wiemy, że możemy wchodzić w relację porównawczą i utożsamiać się z ludźmi toksycznymi, z ludźmi, którzy rozsiewają wokół siebie zło. Ten sposób dokonywania podziałów bardzo wyraźnie znamionował postawę współczesnych Jezusowi uczonych w piśmie i faryzeuszów. Gorszyli się jego bliskim kontaktem z grzesznikami i celnikami. Pytali z oburzeniem jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Zupełnie inaczej patrzy na człowieka, zwłaszcza tego uwikłanego w różne problemy, Jezus Chrystus. Z wielkim realizmem, a zarazem troską stwierdza: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powoływać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jezus wychodzi zatem od strony potrzeb drugiego człowieka, a zasadnicze pytanie brzmi: w czym ci mogę pomóc? Jak zaradzić temu, że twój stan, ogólnie ujmując, jest zły albo bardzo zły? Taka postawa wyrasta z głębokiej solidarności Jezusa z losem każdego człowieka. Różnice pomiędzy sposobem, w jaki patrzą na drugiego człowieka faryzeusze i w jaki patrzy Jezus, ukazuje bardzo wyraźnie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Na końcu tej przypowieści, która została opowiedziana jako odpowiedź na pytanie, kto jest moim bliźnim, Jezus zadaje pytanie odwrotne. Kto okazał się prawdziwym bliźnim poszkodowanego człowieka? Bliźni to ten, z którym się głęboko solidaryzujemy. Wchodzimy w jego położenie, w stan, w jaki się znajduje. Tak postąpił miłosierny Samarytanin. I tak przede wszystkim postępuje Jezus w odniesieniu do każdego człowieka. On jest lekarzem, ale może uzdrawiać tylko wówczas, jeżeli chory, każdy z nas odsłoni swoje rany. Jeżeli przed lekarzem nie odsłonimy swoich ran, nie odsłonimy swojego stanu zdrowia, nie może nam pomóc. Nasza wolność decyduje. Kiedy odsłaniamy się, kiedy ukazujemy swój stan chorobowy, lekarz może podejmować określone działania. W stosunku do Jezusa podobnie. Jeżeli nie mówimy wprost o swojej chorobie, jeżeli nie umiemy jej określić, odsłonić, pokazać, wyznać, Chrystus nie może wbrew naszej woli podejmować
działania uzdrowienia. Jego miłosierne spojrzenie w kierunku człowieka jest konsekwencją pierwotnego wyboru, wyboru głębokiej solidarności z całą rodziną ludzką. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, mówi Jezus. Nasze solidaryzowanie się z bliźnimi, którzy wymagają pomocy, winno nosić w sobie znamiona posługi dobrego lekarza. To my nawzajem, chociaż nie mamy cenzusów naukowych, dyplomu ukończonej uczelni medycznej, specjalizacji, możemy wszyscy być lekarzami w stosunku do drugiego człowieka na co dzień. A dobry lekarz niesie właśnie pomoc, oczywiście medyczną, służy swoją obecnością, stara się w porę reagować na różne stany zagrożenia zdrowia czy życia, ale także usiłuje odkryć przyczyny danej choroby. Takich lekarzy potrzebują ci, którzy się źle mają i którzy są dotknięci różnymi bolączkami oraz współczesnymi chorobami duszy i ciała. Istotnym zadaniem każdego lekarza jest odkryć przyczynę danej choroby i w porę zareagować na jej objawy. Przenosząc to działanie na obszar Kościoła, naszych diecezjalnych i parafialnych wspólnot, trzeba jasno stwierdzić, że jesteśmy wezwani jako katolicy duchowni i świeccy do bardzo konkretnego działania. Przede wszystkim mamy za zadanie nieustannie przyczyniania się do dobra, pomnażania dobra w Kościele. Różne i wielorakie przejawy dobra są widocznym dowodem, iż w Kościele istnieje więcej dobra niż zła. To właśnie dodaje mu siły do wzrastania i kontynuowania swojej misji. Proporcje są podobne jak w kolegium apostolskim. Na 12 apostołów jeden stał się zdrajcą. Pośród 12 sprawiedliwych jeden stał się wyrazistym grzesznikiem. Siła dobra jest przeogromna i jest w stanie pokonać wszelkie zło. Dzisiaj doznajemy w Kościele pewnego wycofania. Może się wstydzimy Kościoła, może się wstydzimy Chrystusa obecnego w Kościele. Może wycofaliśmy się do głębokiej defensywy. Może pozwoliliśmy się zakrzyczeć. Może poddaliśmy się marazmowi patrzenia przez małą część ars pro toto, przez małą cząstkę na cały Kościół. To prawda i nikt tego nie ukrywa. Kościół od początku jest wspólnotą świętych i grzeszników. Zdarza się we wspólnocie Kościoła, także wśród duchownych, sytuacja grzechu, ale przez bardzo małą grupę nie można oceniać całej wspólnoty. Dlatego potrzebujemy Bożych skrzydeł, potrzebujemy siły, energii, aby pokazać piękno Kościoła, Jego dobro, obecność Chrystusa w Kościele, aby ukazać oczywiście rzeczywistość zła i ją uzdrawiać, oczyszczać Kościół. Jezus Chrystus nie porzucał grzeszników, nie odcinał się od nich, gardząc nimi, jak czynili to faryzeusze, lecz poszukiwał ich, by na nowo wprowadzić ich na drogę dobra. Gdy myślimy o ludziach uwikłanych w sieci zła lub gdy mówimy o tak zwanych ludziach z problemami, niekiedy może nam grozić faryzejskie wyrachowanie i zimny dystans. Sytuacja zmienia się jednak dla nas diametralnie, gdy rzecz dotyczy kogoś z naszych bliskich lub z grona osób, na których nam zależy. Matka jest w stanie poświęcić życie za syna, który popadł
kłopoty, problemy z prawem, który się pogrążył w grzechach. Wszyscy go może opuszczą. Będą się izolować, będą wskazywać palcami, ale ona będzie otaczać go miłością matczyną do końca. Nie patrzymy na to, co zrobili i jak bardzo mają poplątane życie. Liczy się to, aby ich ocalić i znaleźć dla nich drogę skutecznej pomocy. Musimy mieć ciągle świadomość tego, iż za każdym ludzkim dramatem kryje się konkretny człowiek, którego twarz dla kogoś jest twarzą matki, ojca, brata lub siostry, twarzą kogoś bliskiego i drogiego sercu. Dla Boga zaś każdy człowiek jest bliski i drogi, warty tego, aby szukać skutecznej drogi jego ocalenia. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Te słowa z niezwykłym realizmem sprawdziły się w życiu i posłudze świętego ojca Pia. Bóg powołał i przygotował go do szczególnego zadania, a mianowicie do nieustannej walki z szatanem o zbawienie duszy. W swoich zapiskach święty ojciec Pio wyznawał: nie mam chwili wolnej. Cały czas spędzam na uwalnianiu moich braci z pułapek szatana. Pan Bóg niech będzie błogosławiony. Największą miłością jest wyrwanie dusz szatanowi, aby zdobyć je dla Jezusa Chrystusa. To jest dokładnie to, co robię stale w dzień i w nocy. Niezliczona liczba osób z różnych warstw społecznych przychodzi tutaj w jednym celu – wyznania grzechu. I jestem potrzebny tylko do tego celu. Są wspaniałe nawrócenia, pisze święty ojciec Pio. Dla wszystkich grzeszników ojciec Pio był żywym znakiem Bożego miłosierdzia. Większość swego czasu spędzał konfesjonale. Tam właśnie za jego pośrednictwem codziennie dokonywały się największe nawrócenia, cuda Bożego miłosierdzia. On sam walczył o zbawienie każdego przychodzącego do niego grzesznika. Wszystkie konfesjonały diecezji, także konfesjonały naszej bazyliki, są miejscem wielkich nawróceń, są miejscem wielkich wydarzeń. Dlatego spowiednicy wpatrzeni we wzór świętego ojca Pio chronią to miejsce. Niech to będzie miejsce święte, miejsce wielkich wydarzeń. Niech spowiednicy i penitenci głęboko wierzą w to, co się dokonuje w sakramencie pokuty. Wolność człowieka, jego świętość, możliwość nawrócenia, zmiany swojego życia, a przez to zmiany życia wszystkich, z którymi ten człowiek nawiązuje relacje. Święty ojciec Pio nieustannie wypełniał polecenie Jezusa, aby przez doskonałe posłuszeństwo Jego woli uświęcać siebie oraz innych. Często przypominał, że wiara i miłość do Boga rozpoczynają się od zaprowadzenia w sobie wewnętrznego ładu, od uporządkowania swego życia. Dlatego wzywał wiernych do odwrócenia się od grzechu przez regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii, a także do narzucania sobie programu dnia, w którym będzie czas na wytrwałą, codzienną modlitwę, w którym będzie czas na solidną, uczciwą pracę, niezbędny odpoczynek oraz na czynną miłość bliźniego. Miłość bliźniego powinna się wyrażać w uczynkach miłosierdzia oraz gotowości do przebaczania innych, do wyzbywania się w sercu niechęci oraz urazów wobec drugiego człowieka. Drodzy siostry i bracia, ojciec Pio pozostawił nam wielkie świadectwo swego świętego życia. Dał nam ogromną duchową motywację, by dążyć do własnego uświęcania i by pomagać również innym na tej drodze.
pozostawił też po sobie dwa inne dary. Grupy modlitewne i domy ulgi w cierpieniu. Święty, który przez 50 lat prawie nie opuszczał klasztoru, zbudował szpital San Giovanni Rotondo. Angażując cały sztab ludzi, uparł się, żeby wzniesiono go na skalę góry Gargano. Kiedy wykuwano fundament, ludzie mówili, że to daremny trud. Kiedy można było przecież wysadzić dynamitem kawałki góry, albo budować ten szpital na równinie. Ojciec Pio chciał, żeby tego miejsca pilnowała Matka Boża Łaskawa z pobliskiego kościoła, bo jak stwierdził, jedynym fundamentem szpitala jest skała, a drugim modlitwa. Założone przez niego grupy modlitwy samych Włoszech liczą ponad 3000 osób. A przecież patrząc na naszą diecezję, ta liczba jest wielokrotnie pomnożona. To są grupy zbudowane na skalę. To są grupy, które są zbudowane na modlitwie. Celem grup modlitwy jest opasanie całego świata łańcuchem żywym, różańcem modlitwy oraz odnowienie życia chrześcijańskiego, miłości do Boga i do bliźniego. Jedynym zobowiązaniem członków grup jest gromadzenie się przynajmniej raz w miesiącu na wspólnej modlitwie pod kierownictwem kapłana oraz zapraszanie do udziału w tej modlitwie przyjaciół i znajomych. Bardzo was proszę, żebyście zapraszali swoich przyjaciół i znajomych. To jest siła rozrastającego się Kościoła i naszych wspólnot. Centrum modlitewnego spotkania stanowi Eucharystia. Mówił ojciec Pio. Świat mógłby istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez mszy świętej. Drodzy członkowie grup modlitewnych, jesteście spadkobiercami świętego ojca Pio. A dziedzictwem, które wam zostawię, nie jest zapisane pole, zapisany dom czy jakieś realności. Dziedzictwem, które wam zostawił, jest świętość. W jednym ze swoich listów ojciec Pio napisał: wydaje się, że Jezus nie miał innej troski, jak tylko tę, by uświęcić waszą duszę. To właśnie było zawsze jego pierwszą troską, jego troską kapłańską i ojcowską, żeby ludzie powrócili do Boga, żeby mogli doświadczyć Jego miłosierdzia i wewnętrznie odnowieni odkryli piękno i radość bycia chrześcijanami, życia w komunii z Bogiem, z drugim człowiekiem, z Chrystusem, przynależności do Jego Kościoła i życia Ewangelii. Dni życia ojca Pio były przeżywane i przeplatane różańcem, nieustanną modlitwą i przyswajaniem tajemnic Chrystusa w duchowej jedności z Maryją. To wszystko miało szczyt w celebracji mszy świętej. Tam jednoczył się w sposób pełny z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem. Dlatego celebrując Eucharystię mamy to samo doświadczenie, co święty ojciec Pio. On przeżywał mistycznie Eucharystię, ale my możemy wejść na tę drogę, głęboko wierząc, że przychodzi do nas Jezus Chrystus, umęczony, umierający i zmartwychwstały. Drodzy bracia i siostry, jest dla nas duchową pociechą i umocnieniem wiara w obecność przy nas świętego ojca Pio, którego orędownictwa wzywamy. Niech jego pomoc towarzyszy nam na drodze Ewangelii, abyśmy umieli coraz ofiarniej naśladować Chrystusa. Niech nam to wyjedna Najświętsza Maria Panna,
którą on ukochał, uczył kochać z głębokim oddaniem. Pielgrzymując przez życie doczesne, potrzebujemy boskiego lekarza, by kiedyś móc żyć w niebie na wieki. Zapytany przez pracownika naszego radia, czy cieszy się, że są grupy świętego Ojca Pio, powiedziałem, że zawsze raduję się, gdy w naszej diecezji widzę ludzi modlących się. Jest to wielka nadzieja dla nas, dla świata, dla diecezji, dla naszych rodzin, dla naszych miejsc, gdzie przebywamy. Życzę wam, kochani, abyście poddawali się duchowemu uzdrowieniu mocą zbawczych tajemnic Jezusa Chrystusa w sakramencie pokuty i Eucharystii. Życzę wam, abyście odnowieni uzdrawiali innych, byli lekarzami ciał i dusz tych, którzy stoją na naszej drodze. Niech prowadzi nas po naszym pielgrzymim szlaku święty Ojciec Pio. Amen.